święty Duchu Miłości, Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i Mędrcem, abym odważnie je niósł całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język i będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Usiądźcie wygodnie, dzisiaj trzecia konferencja. Teraz idziemy razem z naszym ukochanym bohaterem, świętym Józefem i Matką Bożą. Nasze, moi drodzy, kolejne wydarzenia. Mamy za sobą życiorys Józefa. Jesteśmy po weselu i zaślubinach Matki Bożej. Jesteśmy teraz przy scenie zwiastowania. Izdebka pełna była światłości. Anioł począł rozmawiać, obie ręce przed piersiami z lekka od siebie rozchylając. Widziałam, że słowa w kształcie złotych włosek wychodziły z jego ust. Maria odpowiadała, nie podnosząc na nich wzroku. I znowu mówił anioł, a Maria, jakby na rozkaz anioła, uchyliwszy nieco wyraźnie, spojrzała na niego i rzekła, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Teraz widziałam ją w głębokim zachwyceniu, stropu i depki już nie widziałam. Obłok światła był nad domem, a świetlna droga aż do otwartych niebios. W źródle tej światłości widziałam obraz Trójcy Przenajświętszej. Wyglądał jak trójgraniaste światło, a w nim widziałam to, o czym myślałam. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pomyślcie, moi kochani, w jakiej atmosferze rosły domy naszych dziadków, pradziadków, którzy tą literaturą żyli, czytali to. Te słowa spadały z ambony. Nam ten wymiar całkowicie wybito. Istnieje tylko to, co jest dostrzegalne, czyli czysty racjonalizm. Gdy Maria wyrzekła, niech mi się stanie według Twego słowa, widziałam postać Ducha Świętego z twarzą ludzką i otoczonego blaskiem, jakby skrzydłami. Nam to łatwiej przyjmować, bo my z naszej orędzi znamy to, co Duch Święty nam na ten rok przygotował o obrazie gołębicy i o obrazie człowieka z twarzą ludzką. Jeden i drugi wymiar jest przecudowny. Żadnego nie rezygnujemy. Tu słyszymy to zdarzenie, bo natrafiałem na ikonografię, że Duch Święty, twarz i w obrębie anioły. Dziś już wiem, skąd to jest wzięte. Widziałam postać Ducha Świętego z twarzą ludzką i otoczonego blaskiem, jakby skrzydłami. Z piersi i z rąk widziałam trzy strugi światła, w prawy bok świętej dziewicy wnikające, a pod jej sercem w jedno spływające.
jest opiany cał. Moment, mocą Ducha Świętego poczniesz i porodzisz. Wizualnie i smysłowo nie da się inaczej opisać. Promienie światła przechodzący z prawy boku pod serce. Moi drodzy, Matki Bożej. Ta scena mi od razu przypomina, jak było przebite serce Zbawiciela. Choć serce jest po prawej stronie, Bóg przebity z prawej. Bo taka była inżynieria śmierci. Na tym polegało zadawanie ciosu przez od tej strony by natrafił na żebra. Były problemy. Jak zabijano od prawej, był najskuteczniejszy cios od prawej. Żołnierz jednym pociągnięciem trafił w serce. Więc tu też mamy opisane pięknie. Z piersi i rąk widziałam trzy strugi światła w prawy bok świętej dziewicy wnikające. Tutaj, pod sercem. Podczas gdy anioł razem z nim promieniowanie, a zarazem z nim promieniowanie znowu znikły, widziałam jednak przez smugę światła, ciągnące za nim do nieba liczne, zamknięte białe róże o zieloniskach spadły na Maryję, która całkiem była zatopiona, wcielonego Syna Boga oglądała w sobie jako małą ludzką postać świetlaną, z wszystkimi rozwiniętymi członkami, nawet paluszkami. Było to około północy, kiedy tę tajemnicę widziałam. Z innych orędzi wiemy, że Matka Boża miała pełną świadomość tego wydarzenia. Choć była nastoletnią dziewczynką, Maria Waltorta pisze, że nie, Maria Zagredy, że Bóg ją przez 9 dni przygotowywał do tego zdarzenia. Jakby w formie nowenny, wyjaśniając wszystko. W jakimś czasie weszły Anna i inne niewiasty, lecz widząc Marię w zachwyceniu, znowu wyszły z depki. Teraz powstała święta dziewica, poszła do ołtarzyka przy ścianie i wysunąwszy wizję dzieciątka w pieluszkach modliła się przed nim, stając pod lampą. Dopiero nad ranem udała się na spoczynek. Liczyła nieco więcej niż 14 lat. Mam taką książkę porównującą cztery mistyczki pracy autora. Jakie są różnice w ich w przekazie o danej tajemnicy? Też przeciekawa analiza zdarzeń. Anna miała łaskę wewnętrznej współwiedzy. Mnie tu intryguje, kto jest tą Anną. Czy to jest Anna, opiekunka ze świątyni, córka Fanuela? Bo od Marii Waltorty wiemy, że już rodzice jej nie żyli. Kim jest ta Anna? Bo nasza Anna tu przyjdzie do groty, bo ona uznaje, że ona wiedziała wcześniej niż inni. Jeśli to jest ta, no to ona wedle Katarzyny Emeryś ona otrzymała łaskę wewnętrznej współwiedzy. Bo prorokini Anna, ta w świątyni, ona była wychowawczynią tych dziewcząt na służbie świątyni. Maria wiedziała, że poczęła Zbawiciela. Owszem,
jej wnętrze było przed nią odkryte. Tak więc już wówczas wiedziała, że królestwo Syna będzie nadprzyrodzone, a dom Jakuba kościołem, zjednoczeniem odrodzonej ludzkości. Też Wam pokazuję na podstawie naszych orędzi, to jest taki sam. Żydzi na pewnym etapie zatracili ciągłość, Pałeczka przeszła w innym kierunku. Przez tyle wieków byli prowadzeni przez Boga. W czasach mesjańskich, w czasach wcielenia, odkupienia zabłądzili, stracili tę łaskę. Dom Jakuba będzie zjednoczonym, zjednoczeniem odrodzonej ludzkości, a dom Jakuba kościołem zjednoczonym, zjednoczeniem odrodzonej ludzkości. Tutaj jest nowa ziemia, nowy kościół. Wiedziała, że Zbawiciel będzie kulec jego ludu, a czystym uczyni lud i da mu zwycięstwo, że odrodzenie ludzkości będzie cierpiał i będzie musiał umrzeć. Tu też Maria warto dopisuje, że Maria otrzymała pełną gamę wiedzy na ten temat. Pokazano mi też, dlaczego Zbawiciel przez 9 miesięcy w łonie matki chciał pozostać i jako dzisiaj narodzić, a nie w postaci doskonałej. Jak Adam wystąpić, ani też przyjąć rajskiej piękności Adama. Wcielony Syn chciał na nowo uświęcić poczęcie i narodzenie przez upadek grzechowy tak bardzo skażone. Maria stała się jego matką, nie przed więc, ponieważ a nie przyszedł wcześniej, ponieważ Maria była pierwszą i jedyną niewiastą niepokalanie poczętą. Jezus żył lat 33 i 3 razy po 6 tygodni i 3 razy po 18 tygodni, czyli prawie 4,5 miesiąca. Myślałam sobie jeszcze tu w Nazarecie jest inaczej niż w Jerozolimie, gdzie niewiastą nie wolno do świątyni wchodzić. Tutaj w tym kościele, znacie, jest dziewica samą świątynią, a w niej święte świętych. Zwiastowanie Maryi nastąpiło przed powrotem Józefa. Jeszcze nie osiadł w Nazarecie, gdyż się wybrał z Marią w podróż do Hebron. Po poczęciu ta dziewica gorąco pragnęła odwiedzić ciotkę swą Elżbietę. Widziałam ją z Józefem w podróży na południe. Raz widziałam ich nocujących w pewnej chacie o plecionych ścianach, porosłych liśćmi i pięknymi białymi kwiatami. Stamtąd mieli jeszcze około 12 godzin drogi do Zachariasza. Blisko Jerozolimy zboczyli na wschód, by samotniej podróżować. Ominąwszy pewne miasteczko, 2 godziny od Emaus, szli drogą, którymi Jezus później często chodził. Mimo to długą tę drogę odbyli bardzo szybko. Musieli się przebyć 2 góry. Widziałam ich, jak siedząc między tymi górami, krople balsamu zapewne po drodze mieszali z wodą do picia i jedli chleb. W górach były urwiste skały z pieczarami. Doliny bardzo urodzajne. Na drodze spostrzegłem osobliwie jeden kwiat o delikatnych, zielonych,
listkach z gronem kwiatów złożonych z 9 blado-czerwonych dzwonków. Maria miała na sobie brunatną gumianą suknię, na niej inną szarą z piaskiem, a na głowie żółtawą chustkę. Józef niósł w tłumoczku długą brunatną rzadę z kapturem i ze wstążkami u przodu, którą Maria przywdziała, ilekroć szła ze świątyni lub do świątyni do synagogi. Dom Zachariasza na oddzielnym stopagórku, inne domy były naokoło. Niedaleko stamtąd przepływał dosyć wielki strumyk z góry. Elżbieta poznała w widzeniu że jedna z jej rodu porodzi Mesjasza. Myślała też o Maryi, tęskniła bardzo za nią i widziała w duchu, że do niej przychodzi. Przygotowała wejścia domu po prawej stronie pokoik z siedzeniami, tu oczekiwała tej, której się spodziewała, często długo wyglądając, czy jej nie ujrzy. Gdy Zachariasz powracał ze świąt wielkanocnych, widziałam, że Elżbieta z Witeskoty z naszej drogi przeszła z domu ku Jerozolimie. Gdy ją powracający Zachariasz spotkał, przeląkł się bardzo, widząc ją w obecnym stanie, tak od domu oddaloną. Wedle Pisma Świętego Elżbieta była już w 6 miesiącu ta, która urodziła za niepłodną. Powiedziała mu, że czuje się wzruszona i że zawsze ma na myśli, że iż jej krewna Maria przychodzi do niej z Nazaretu. Lecz Zachariasz nie przypuszczał, iżby nowo zaślubiona teraz tak daleką chciała odbyć drogę. Nazajutrz widziałam Elżbietę znowu w tym samym wzruszeniu wchodzącą w drogę i świętą rodzinę ku niej zbliżającą się. Elżbieta była w podeszłym wieku, wysokiego wzrostu, miała delikatną, małą twarz. Głowa jej była okryta, znała Marię tylko z opowiadania. Święta dziewica, spostrzegłszy Elżbietę, poznała ją natychmiast i wybliżyła Józefa, który się zatrzymał, pobiegła jej naprzeciw. Maria była już pomiędzy pobliskimi domami, w których mieszkańcy, zdumieni jej pięknością i wzruszeni całą jej postacią, cofali się z pewną skromnością. Gdy zaś się zeszły, przywitały się uprzejmie, podając sobie ręce i widziałam w Marii światłość, a w niej promień, a z niej promień w Elżbietę wnikający, a Elżbietę zaś dziwnie wzruszoną. Nie zatrzymają się przed ludźmi, lecz prowadząc się pod rękę, poszły przez podwórze do drzwi domu, gdzie Elżbieta jeszcze raz Maryję powitała. Józef, udał się na bok do otwartego przedsionka domu Zachariasza, przywitał pokornie swojego kapłana, który miał tabliczkę, pisząc na niej, odpowiadał mu. Maria i Elżbieta weszły do domu, do przedsionka, gdzie też znajdowało się ognisko, tutaj podał sobie patrzy w objęcia, ucałowały sobie twarz, a widziałam światło między obie spływające. Wtedy Elżbieta, przejęta swym uniesieniem, cofając się nieco, z tysięcymi rękami zawołała: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego. A skądże mi to, że przyszła matka Pana mego do mnie? A powiem o to, jako stał się głos pozdrowienia z twojego w ustach moich, poruszyło się z radością dzieciątko w żywocie moim, a błogosławionaś, któraś uwierzyła, albowiem spełni się to, co zapowiedziane od Pana. Wśród ostatnich słów zaprowadziła Maryję do przygnań izdebki, by usiadła. Było to do niej tylko kilka kroków. Maria puściła rękę Elżbiety, którą trzymała, a złożywszy ręce na krzyż na piersiach, w natchnieniu wypowiedziała hymn.
Wielbi dusza moja Pana, rozradował się duch mój Bogu, Zbawicielu moim, iż wejrzał na niskość służebnicy swojej. Albowiem odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego. A miłosierdzie Jego od narodów do narodów, bojący się Jego. Uczynił moc ramieniem swego, rozproszył pyszne myśli serca ich, złożył mocarzy ze stolicy, a podwyższył uniżonych, łaknących napełnił dobrami, a bogaczy z nich puścił. Przyjął sługę Izraela swego, wspomniał na miłosierdzie swoje, jak mówił do ojców naszych Abrahamowi i potomkom jego na wieki. Po tych słowach mówił, usiadły na krzesełkach niskich Józef i Zachariasz byli razem, rozmawiali ze sobą. Zachariasz jest to wysoki, piękny starzec w szatach kapłańskich. Tu później opisuje, jak Elżbieta z Marią siedzą w ogrodzie. Później jest posiłek, jedzą małe owoce i placki z utropy Józefa. Józef chciał zaraz wracać, lecz pozostanie jeszcze 8 dni u Zachariasza. Nic nie wie, że Maria poczęła. Gdy wszyscy byli razem, odmawiali rodzaj litanii, widziałem podczas odmawiania tejże, ukazując się krzyża, przecież nie było jeszcze do krzyża. Stawało się nawet, jakoby dwa krzyże się nawiedzały. Wieczorem razem siedzieli przy lampie, rozmawiali. Drugiego dnia Zachariasz odprowadził Józefa do drugiego ogrodu. Maria spotyka się z Elżbietą. I tu jest to zdanie znowu Annie. W nieobecności Maryi Anna posyła często służące do Nazaretu, do domu Maryi, by doglądać, a nawet ją samą raz tam widziałam. I tu są znowu kolejne spotkania. Zawsze rano już i wieczorem odmawiają Magnifikat, tę modlitwę Maria i Elżbieta. Odmówiły. Tu opisuje scenerię o ojcach, 14 pokoleń aż do Maryi jest. Raz widziałam, że przed wieczorem Maria i Elżbieta wyszły do wioski Zachariasza. Dziś to się nazywa Ańkaren. Po drugiej wojnie to było to miejsce, było dla Polaków. Tam masę było żołnierzy i uchodźców. Spotkaniu, moi drodzy, w ogrójcu, tu ma widzenie u Elżbiety, że pod sercem Maryi widzi aureolę, a w środku tejże niewymownie jasny płomyk. Pod ciałem Elżbiety spostrzega również aureolę, lecz światło w niej nie jest tak jasne. Jedno o szabacie, o ich modlitwach z kobietami w ogrodzie. Tu jest później na koniec szabatu wieczór opisany piękny posiłek. Po szabacie już wieczór przy pełnej nocy Józef w towarzystwie Zachariasza wybrał się z powrotem. Wpierw każdy osobno się pomodlił. Józef znowu tłomaczek swój miał przy sobie, a w nim
bułki i mały dzbanek. Miał też swą u góry zakrzywioną laskę. Zachariasz miał długą laskę z guzikiem u góry. Święta Dziewica przez 3 miesiące, aż do narodzenia Jana, pozostała u Elżbiety. Jeszcze przed obrzezaniem do Nazaretu wróciła. Józef do połowy drogi wyszedł jej naprzeciw i spostrzegł, że była w stanie błogosławionym. Czyli prawie była około 4 miesięcy Maria. Maria, która tego z góry obawiała się, była poważna i zamyślona, a to powiększyło jego niepokój. W Nazarecie udała się Maria do rodziców diakona Paramenasa, pozostał na kilka dni. Niepokój Józefa doszedł do tego stopnia, iż gdy Maria do domu powróciła, postanowił uciec. Wtedy ukazał mu się anioł, pocieszając go. To znamy z Ewangelii. I tu teraz, moi drodzy, jest punkt widzenia Kościoła. I tu ona widzi w ujęciu mistycznym uroczyste obrazy i jest pokazany w mistycznym ujęciu Kościół ośmiograniasty, Kościół był przeżyczysty, jakby z kryształu lub promieni wody zbudowany. W środku była studnia źródlana, pod którą wznosiła się wieżyczka. Punkt 6, już omówię jutro z wami. Przygotowanie świętej rodziny do porodzenia Pana i podróż do Betlejem. Kiedy popatrzymy na porównania tego, co wam teraz mówiłem, z Marią Waltortą, no to Maria Waltorta wielokrotnie bogatsza, większa specyfika, głębsze wyjaśnienia, no bo dzieci w 1944 to już większość społeczeństwa pisała. Miała pokończone szkoły. Jest całkowicie to prawie półtora wieku różnicy między tym a tym przekazem. To jest bardzo obrazowe, wystarczające dla tamtego pokolenia. A to pokolenie już jest zarażone modernizmem, wypaczonymi naukami, dziewicą matkę wyśmiane, wszystko wyśmiane. I dlatego jeśli o bogactwo teologiczne i mistyczne, to Maria Waltorta na tym odcinku to jest wielokrotnie wyższa półka. Dlatego my po prawie 80 latach z wielką radością wracamy do Marii Waltorty. Czytamy i mając już o wiele większą wiedzę, zgłębiamy te tajemnice. Jak to wszystko wygląda? Zobaczymy to w jutrzejszym, moi drodzy, naszym przygotowaniu i czytaniu o tym wydarzeniu, moi drodzy, przygotowaniu do Betlejem, później przyjście do Betlejem, narodzenie dzieciątka. Te inne i podobne szczegóły będę przez te nadchodzące dni wam opowiadał, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się i radować tajemnicą
wcielenia. Amen.